Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Ci z Was, którzy śledzą uważnie mojego Facebooka, wiedzą, że od pewnego czasu planowałem poważną modernizację komputera. Wymieniane będzie naprawdę sporo. Płyta główna, procesor oraz karta graficzna. Być może coś jeszcze, natomiast to wyjdzie w praniu. Natomiast dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie i na pierwszy rzut oka na moją nową płytę główną. Jest to płyta dla graczy od firmy Gigabyte, dokładnie model Z97 MX Gaming 5 w standardzie micro ATX. Zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, tak więc przed nami moja nowa płyta główna Gigabyte Z97 MX Gaming 5 w standardzie micro ATX. Ceny takiej płyty sprawdzicie sobie dokładnie w opisie filmu. Tak więc jak widzimy, jest to seria typowo dla graczy, seria G1 Gaming, a jednocześnie też część serii Ultra Durable, czyli najlepszych płyt od Gigabyte'a, najbardziej wytrzymałych. Mamy informację, że jest w pełni kompatybilna z procesorami Intel i7 najnowszej generacji, czyli tak zwanymi Haswellami i3, i5, i7, a także posiada chipset Z97, czyli najbardziej zaawansowany, najlepszy po prostu dla graczy. Jak widzicie, płyta obsługuje SLI dwóch kart graficznych, dostarcza do procesora precyzyjne napięcie, posiada wsparcie SATA do 10 GB, jeśli chodzi o transfer, przyłącze M2 do dysków SSD, również 10 GB na sekundę, żywotne tranzystory, oprogramowanie oraz wydajne dławiki. No i bardzo ważna rzecz, czyli zintegrowane audio, zintegrowany system dźwiękowy, jest tutaj układ Realtek ALC1150, czyli tak już występujący w najlepszych płytach dla graczy o stosunku sygnału do szumu 115 dB, tak więc bardzo wysoki parametr, bardzo dobrze to świadczy. Mamy wbudowany wzmacniacz słuchawkowy na tylnym wyjściu płyty głównej. Mamy też jakieś wymienne wzmacniacze, natomiast w komplecie jest też wzmacniacz, dokładnie jaki to jest model, to już przytoczę Wam w pełnej recenzji, ponieważ w tej chwili nie wiem, czy będzie to napisane. Natomiast jest to już konkretny wzmacniacz, może jeszcze nie taki jak w zewnętrznych DAC-ach czy wzmacniaczach, natomiast jak na płytę główną naprawdę powinno być dobrze. No i mamy informacje kolejne zachwalające, czyli niski stosunek szumów, oprogramowanie, pozłacane wtyki oraz 4 porty USB typowo przystosowane do podłączenia DAC-ów, czyli przetworników cyfrowo-analogowych. Po prostu te porty są tak zaprojektowane, żeby nie było tam żadnych wahań napięcia, żeby ta jakość dźwięku z komputera idąca do DAC-a, następnie do naszych słuchawek czy głośników, była możliwie najlepsza. A teraz układ sieciowy Killer E2200, czyli układ, który po prostu kolejkuje jakby ruch danych, tak żeby zwiększyć maksymalnie przepustowość naszego łącza w grach. G1 Lux Heatsinks, czyli chodzi tutaj o radiatory na płycie głównej. Zobaczymy je sobie za chwilkę, jak ją rozpakujemy. No i mamy te wszystkie certyfikaty, standardy, wsparcie dla rozdzielczości 4K, AMD Crossfire, oprogramowanie Sound Blaster XFI, złącza HDMI i tak dalej. No i widzicie, co mamy dobrego z tyłu na płycie. Mamy dwa wejścia USB 3.0, cztery te wejścia USB do podłączenia DAC-a, ale oczywiście kompatybilne także ze zwykłymi urządzeniami. Można tam po prostu podłączyć myszkę czy klawiaturę. Kolejne złącza USB 3.0. Mamy także wejście na kabel optyczny, tu całe te wejścia audio na mikrofon, słuchawki i tak dalej. Jest także pozłacane HDMI do podłączenia monitora oraz wejścia podstawowe, czyli D-Sub analogowe i DVI cyfrowe. No i zobaczcie, nawet mamy porty PS2 osobne dla myszki i dla klawiatury. Tak więc wszystko fajnie, mamy porty SATA Express, cały opis w ogóle, co tutaj mamy. Co warto jeszcze wspomnieć, 5 fan connectors, czyli możemy do płyty głównej podłączyć aż 5 wentylatorów, które będą po prostu przez tą płytę kontrolowane. Super rzecz, ponieważ nie podłączamy ich bezpośrednio do zasilacza, tylko do płyty i możemy sobie regulować obroty. Fajna sprawa, chętnie to przetestuję. I mamy też informacje, tutaj już nie będę wszystkiego po kolei czytał, natomiast widzicie, jakie są obsługiwane pamięci, szyny PCI, chipset i tak dalej. No i audio, jeszcze dowiadujemy się, że jest 8-kanałowe, czyli dźwięk 7.1 nawet nam zapewnia. Super sprawa, generalnie te wszystkie parametry zachęcają, ale pewnie już byście chcieli zobaczyć sobie ją
bliżej. Zobaczcie, jeszcze jak sobie otworzymy, mamy też wszystkie te właśnie cechy, o których Wam powiedziałem, w formie takich graficznych opisów. No i taki rzut oka na samą płytę, która jest bardzo fajnie zaprojektowana jak dla mnie. I moi drodzy, jak sobie otworzymy kartonik, mamy tak, kabelki SATA, dwie sztuki, osłonę tylniego panelu, naklejeczkę na obudowę, jeśli ktoś sobie takie rzeczy nakleja, mostek SLI do połączenia dwóch kart graficznych, kolejne dwa kabelki SATA, tutaj mamy jakieś info i mamy instrukcję taką papierową i taką jeszcze grubszą, pełniejszą instrukcję, taką rozszerzoną wersję oraz oprogramowanie. Mamy te wszystkie niezbędne aplikacje Gigabyte'a, które są bardzo pomocne. Nie wiem, czy pamiętacie, ale sam w tej chwili mam jeszcze płytę Gigabyte'a, którą już mam ponad 3 lata. I zobaczcie, jeszcze naklejeczka na obudowę G1 Gaming, też fajna. I już wyjmujemy samą płytę, oczywiście zabezpieczona jest przed ładunkami elektrostatycznymi. Także w transporcie nic jej się nie stało. I rzucimy okiem, płyta naprawdę fajnie wykonana. Jak widzicie, mamy złącza PCI Express 16, czyli PCI Express 3.0. Tutaj mamy 8, 4 i PCI 1. Tutaj mamy ten cały chipset Z97. Natomiast tutaj mamy wzmacniacz dźwięku. Czy też układ Killer 2200. Radiatory na sekcji chłodzenia procesora, naprawdę potężne, świetnie wykonane. Zobaczcie, po prostu bajka. Nic tutaj nie powinno się nam przegrzewać. Mamy zaślepkę na procesor. Procesor już do mnie jedzie, więc też niedługo zobaczycie sobie, jaki model wybrałem. Oczywiście płyta na sokecie 1150. Tutaj mamy wejście na zasilanie tej sekcji procesora. Tu mamy zasilanie ATX, czyli tak wszystko mniej więcej w standardzie. Tylko zobaczcie, podłączenia do dysków mamy nie w górę skierowane, tylko w bok. Mam nadzieję, że nie będzie to tutaj niewygodne, ale mamy w komplecie przewody z łamanymi wtyczkami, więc powinno to tutaj się ładnie sprawdzić. Front USB 3.0, czyli w końcu będę mógł wykorzystać porty USB 3.0 w mojej obudowie na przednim panelu, ponieważ moja stara płyta nie miała jeszcze tego, a 40 paru złotych na przejściówkę było mi po prostu szkoda. Wolałem już pozbierać na nowy sprzęt. No i jak jeszcze się przyjrzycie, mam tutaj na przykład system fan 3. Tutaj mamy CPU fan, tutaj mamy CPU fan 2. Przy porcie PCI Express mamy kolejny fan. Czy jakby tutaj gdzieś się przyjrzeć, mamy w sumie... Aha, tutaj jest jeszcze jeden, czyli faktycznie mamy 5 podłączeń bezpośrednio do płyty tych naszych wentylatorów. Chętnie z tego skorzystam i zobaczę, jak to się będzie sprawdzało. Natomiast jak widzicie, samo PCB jest czarne, szare, no ciężko to dokładnie określić, w każdym razie ciemne. No i od spodu płyta wygląda tak jak praktycznie każda inna. I zobaczcie, jeszcze widzieliście te wszystkie wejścia na obrazku, na kartoniku, natomiast już widzimy je, widzicie, wszystkie wtyki audio pozłacane, bardzo fajnie. No cóż, wygląda to po prostu na konkretną, solidną płytę dla graczy nie tylko. Jak wiecie, komputer służy mi nie tylko do grania, ale przede wszystkim też do obróbki, renderingu filmów. Dlatego w połączeniu z procesorem, który wybrałem, myślę, że ten zestaw spisze się po prostu świetnie. No dobra, tak więc dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu, tego rzutu oka na moją nową płytę główną firmy Gigabyte. No cóż, powiem Wam, że bardzo się cieszę, już nie mogę się doczekać montażu tej płyty w komputerze, ponieważ tak dobrej płyty jeszcze w moim komputerze nie było. Oczywiście za jakiś czas będzie recenzja i sprawozdania, jak ta płyta z procesorem daje sobie radę we wszelkich zastosowaniach, grach, renderingu i tak dalej. Natomiast będziecie też widzieli sporo filmów z montażu nowych podzespołów w komputerze. Będzie też prawdopodobnie niedługo nowa obudowa. Tak więc będzie na co popatrzeć. Ok, dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Zapraszam też na mojego Facebooka po więcej ciekawych nowości, do opisu filmów po ciekawe linki. Pozdrawiam Was, cześć!